Jak podłączyć elektrownię wiatrową w programie Prosument? Czyli tak naprawdę jak podłączyć elektrownię wiatrową do inwertera fotowoltaicznego. Dlaczego? Bo są dużo tańsze, jest ich dużo więcej. Jest dostępny bardzo łatwo serwis w Polsce. Są rozpisane bardzo dobrze wszelkie procedury z nimi związane. No i dwa, że umożliwia nam to postawienie instalacji hybrydowej, czyli i fotowoltaiki, i elektrowni wiatrowej na wspólnym inwerterze. Po pierwsze, co musimy wiedzieć, to jakie napięcie pracy ma nasza elektrownia wiatrowa i jakie napięcie pracy preferuje nasz inwerter fotowoltaiczny. Skąd będziemy wiedzieli to pierwsze? No, karta katalogowa, na ile volt jest nasza elektrownia wiatrowa. Skąd będziemy wiedzieli to drugie, kiedy często inwerter kupujemy z drugiej ręki albo wręcz mamy go po prostu w domu zainstalowanego? Jeżeli nie mamy dostępu do karty katalogowej, robimy zdjęcie tabliczki znamionowej i szukamy na niej czegoś, co się nazywa MPPT, czyli zakres, w którym inwerter jest w stanie szukać punktu mocy maksymalnej. Czyli nie będzie obciążał naszej elektrowni czy fotoogniw bardziej niż w danym momencie można, bo na przykład jest za słaby wiatr, w związku z tym próba mocniejszego obciążenia zastopuje nam elektrownię, albo wręcz przeciwnie, jest bardzo dobry wiatr, to po co mamy z niej odbierać 500 W, skoro możemy odebrać 2 kW. Stąd jednostka, w jakiej to będzie podane, to się nazywa VDC, ale to są normalne wolty, tylko jest to zaznaczone, że to są wolty prądu stałego. No i tu pojawia się pierwsze pytanie, pierwszy zgryz ludzi, którzy będą próbowali to robić, czy którzy próbują to robić. No tak, ale elektrownia daje nam prąd zmienny. No tak, elektrownia daje nam prąd zmienny, ale również nasz alternator w samochodzie daje nam prąd zmienny. Tylko od razu jesteśmy w stanie ten prąd wyprostować. I o ile przy na przykład wyprostowaniu prądu z gniazdka to będzie prąd zmienny, który będzie 60 razy na sekundę, o tyle prąd trójfazowy zmienny z naszej prądnicy będzie miał przebieg dużo bardziej podobny do prądu stałego. Więc po wyprostowaniu. Więc co to oznacza? Prosty mostek trójfazowy i już. I sprawa załatwiona. Co do wymagań do mostka trójfazowego? No cóż. Musimy kupić mostek, którego amperaż będzie większy i to polecam jednak dużo większy niż amperaż produkowany przez naszą elektrownię. No i wiadomo, że napięcie musi być wyższe niż napięcie, które produkuje nasza elektrownia wiatrowa, tak? Dlatego, że możliwe napięcie pracy, dlatego, że inaczej nastąpi przebicie struktury na mostku. No i mostek będzie pracował, nie będzie pracował, mostek będzie w stanie zwarcie naszych faz elektrowni wiatrowej, jednej z faz nawet, może spowodować uszkodzenie elektrowni wiatrowej, dlatego, że jeżeli przyjdzie silny wiatr, to elektrownia wiatrowa będzie nam pracowała terkocząc, podskakując, dlatego że przez dwie fazy nie będzie miała żadnego obciążenia i przez jedną fazę będzie miała zwarcie, czyli to tak jakby przez 2/3 obrotu dać jej spokój i nagle schamować i znowu puścić i znowu schamować i znowu puścić. To bardzo niefajna rzecz. Więc jeżeli zauważamy, że drga nam maszt, że drga nam elektrownia, pierwsze co trzeba sprawdzić zawsze, czy nie ma zwarcia międzyfazowego gdzieś na przewodach, właśnie na mostku, na czymś takim. Ale przyjmijmy, no, że nie będziemy sobie strzelali w stopę, mostek 1500 V kosztuje 7 zł, tak samo jak mostek 600 V. Nie widzę powodu, żeby robić to w
sposób, który może nas skrzywdzić. Więc kupujemy mostek na 1500 V, bo on na pewno wystarczy nam na nasze 600 czy 700, które produkuje elektrownia. Nie ma w zasadzie w sprzedaży mostków mniejszych niż 15-amperowe, więc 15-25 amper spokojnie nam wystarczy do naszych celów. Mostek musi mieć radiator, dlatego że spadek na mostku to jest, no powiedzmy, około 2 V, więc nawet dla naszej elektrowni wiatrowej, która pracuje na 500 V, powiedzmy, to 500 razy 4 to jest 2 kW, czyli przy 500 V potrzebujemy 4 A, żeby były 2 kW, a to oznacza, że te 4 ampery na mostku razy 2 V straty, to na mostku wydziela nam się 8 W. Niedużo? No, lutownica ma 30. Proszę, potrzymajmy końcówkę lutownicy w rączce i zobaczymy, co się dzieje. Więc jakiś kawałek radiatora być musi. Radiator koniecznie aluminiowy, dlatego że aluminium w zetknięciu z jakimkolwiek rodzajem stali spowoduje nam powstanie ogniwa galwanicznego i to jest bardzo nieprzyjemna rzecz. No i co? Podłączamy. Podłączamy trzy fazy do mostka, z mostka już wychodzi plus i minus. I to spokojnie podłączamy do wejścia plus i minus inwertera. Czy można, jeżeli nie mamy wolnego MPPT oddzielnego dla elektrowni wiatrowej, czy można podłączyć elektrownię wiatrową razem z panelami pod wspólne MPPT? Tak, tak, jak najbardziej. Ale, uwielbiam, jak ktoś mówi, tak, 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 ale. No ale niestety muszę to w tej chwili powiedzieć. Pod warunkiem, że napięcie pracy paneli i napięcie pracy elektrowni wiatrowej są bardzo podobne. Najlepiej, gdyby były takie same, ale bardzo podobne. Dlatego, że jeżeli panele i plus i minus z mostka trójfazowego podłączamy równolegle, tak? Czyli plus do plusa, minus do minusa i dopiero to potem do inwertera. To oznacza, że jeżeli panele dają nam 200 V, elektrownia daje nam 500 V, no to jakby nie dołoży nam się moc paneli do mocy produkowanej przez elektrownię, tak? Dlatego że będzie próbował nasz inwerter znaleźć ten punkt, w którym odbiera moc maksymalną i będzie to albo złe dla paneli, jeżeli powiedzmy ich moc jest porównywalna z mocą elektrowni, albo jeżeli mocno przewyższa moc elektrowni, no to to napięcie pracy będzie w zakresie pracy paneli, ale dla elektrowni będzie za niskie, więc tutaj szukamy takiej możliwości, żeby ten string, pod który podłączamy, miał podobne napięcie jak napięcie pracy elektrowni, tak? No i to w zasadzie tyle. Każde z tych urządzeń powinno mieć rozłącznik lub jakiś odłącznik napięcia stałego. W przypadku elektrowni wiatrowej najprościej, najtaniej, najbardziej bezawaryjnie zrobić to 3S normalnym rozłącznikiem, przekaźnikiem dla sieci energetycznej, tak? Dlatego że jeżeli weźmiemy trzy rozłączniki, czy wręcz możemy wziąć bezpieczniki 400 V, to pamiętajmy, że to jest 400 V międzyfazowo, tak? 400 V międzyfazowo to jest razy 1,4 po wyprostowaniu, tak? To jest ponad 500. Powiedzmy 500 V na plusie i minusie. Więc wystarczy, że weźmiemy trzy przekaźniki, nawet 5-amperowe, tak? To 5 amper na fazę. Trzy przekaźniki 500 amper, 400 V to jest raptem kilkanaście złotych.
i już mamy odłącznik, który zrobi nam tą samą pracę, jakbyśmy próbowali rozłączać prąd stały, gdzie wtedy styki muszą być dużo mocniejsze, więc koszt jest dużo większy. O, no i to w zasadzie jest cała instalacja, koniec. Podłączamy i cieszymy się energią. Fajnie, jeżeli to jest na oddzielnym MPPT, bo wtedy możemy sobie sprawdzać, kto jest naszym ukochanym dzieckiem, tak? Czy panele naprodukowały nam więcej energii, czy nasza ukochana elektrownia wiatrowa naprodukowała nam więcej energii. Ja rozumiem, że to się nudzi po kilku miesiącach, człowiek przestaje zwracać na to uwagę, po prostu ma energię, to ma energię, nie ma energii, to nie ma energii. Tak? No bo od mieszania herbaty ilość cukru się nie zwiększa, tak? Czy tam herbata nie robi się słodsza. Ale no, mimo wszystko można mieć tą radość, zabawę. A dwa, że też podjąć na przykład poinformowaną decyzję, czy w którą stronę idę z rozwojem mojej instalacji, tak? 2021 jest rokiem, w którym przewiduje się, że ceny wszystkich surowców pójdą w górę, ale również ceny nośników energii pójdą w górę, więc dobrze jest po prostu wiedzieć, co nam daje najwięcej w stosunku do każdej włożonej złotówki. No to w zasadzie tyle i silnych wiatrów.